Maja szuka miejsca na strzał od razu. Osiński z Urtnowskim podwoili. Maja strzał, broni Zasiak, ale ekwilibrystycznie Witkowski fantastycznie w bramce Kasper Zasiak. Odsuwa zawodników AZS-u Gdańsk. Madziok strzał i słupek. Bardzo niecelne. Kaczorowski. Kreft broni. Łapigrowski. Madziok ładnie tutaj wymienił piłkę z Łapigrowskim. Będzie okazja do uderzenia. No i mamy 1-0. Fantastycznie zagrali to zawodnicy. Tim Lemborg, Łapigrowski do Madziąka. Znalazł się tam jeszcze w polu karnym z numerem 15. Kapitan zespołu Witalij Kolesnik. Dobrze ustawieni w defensywie zawodnicy LSS Lemuk, ale teraz zagrali to zawodnicy. Osiński. Zagranie do Dobrzalskiego i mamy 1-1. Wykorzystali teraz moment nieuwagi w defensywie zawodników teamu Lemborg. Jakub Dobrzalski kontra Rafał Łapigrowski. Przedłużony rzut karny dla drużyny AZS-u Gdańsk. Dobrzalski i ponownie Maja Monteiro ładnie wyszukał tutaj Kolesznika i faulował. Chyba Urtnowski, ale to jest druga żółta kartka dla tego zawodnika i czerwona. No to jest bardzo blisko, myślę, że to będzie strzał bezpośredni. Madziąg prosto Sasiaka. Maj Sergio, Kolesnik. Mamy rzut karny dla drużyny Team Lemborg i żółta kartka dla Wojciecha Pawickiego. Sergio Maja, pewny strzał przy słupku. I ponownie na prowadzenie w tym spotkaniu wychodzi drużyna Team Lemborg. Dominik depta zagranie do Dobrzalskiego. Dobrzalski ładnie do Osińskiego. Osiński zablokowany jeszcze Dobrzalski, ależ obronił w tym momencie Rafał Łapigrowski. Pawicki próbował znaleźć jeszcze deptę. No i z kontrą ruszają zawodnicy Teamu Lemborg. Osiński wrócił, ale jednak na wślizgu Witkowski. No i mamy w tym momencie 3-1 dla drużyny LSS Team Lemborg. Piekielna kontra gospodarzy i ładnie na wślizgu zamyka to wszystko Krzysztof Witkowski. Kolesnik wymienił piłkę z Sergio Mają. Ładnie teraz Sergio Mają szukał Dobrzalskiego. Sergio Maja broni Sasiak jeszcze. Strzał Kolesznika zablokowany przez Osińskiego. Pawicki jest. Adept, ale zgubili krycie teraz zawodnicy. Osiński. Mateusz Osiński do Majszaka. Majszak strzela, ależ bramka. Fantastycznie przymierzył z dystansu Karol Majszak z popularnego czuba pod samą poprzeczkę. No i mamy 3-3. Udało się wyrównać zawodnikom AZS-u Gdańsk, ależ teraz fantastyczne trafienie. Dobrzalski z dystansu i broni Rafał Łapigrowski. Szuka go cały czas do końca. Krefta odzyskał piłkę. Wraca Kreft, rusza Maja, będzie teraz okazja i mamy bramkę minutę przed zakończeniem spotkania. Zdobywa bramkę dla drużyny Team Lemborg. Sergio Maja kontra Kasper Sasiak. Kasper Sasiak obok Sasiaka, Sergio Maja i mamy 5-3 dla drużyny Team Lemborg. Myślę, że tutaj jest już wszystko. I jeszcze Madziąg, udało mu się wyprzedzić Krefta i 8 sekund przed zakończeniem tego spotkania. No tutaj myślę, że już nic ciekawego nie wydarzy. Kończy się to spotkanie, wygrywają zawodnicy LSS Team Lemborg.